Raz, raz, raz. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Radek Sawicki. Witam serdecznie na Nocy Muzeum, którą tym wydarzeniem, czyli wykładem, rozpoczynamy. Dzisiejsze wydarzenia Noc Muzeum jest częściowo wkomponowana w projekt, którego logo mam na t-shircie, czyli Kociewski Rok z Dawną Słowiańszczyzną. Jest to drugie podejście, przepraszam, tego siedmiocyklowego wydarzenia. I wykład, który Państwo za chwilę usłyszycie, naszych gości z Trójmiasta, z Gdańska, także odbywa się w ramach tego projektu Kociewski Rok z Dawną Słowiańszczyzną, w ramach którego staramy się pokazywać dziedzictwo przedchrześcijańskie Słowiańszczyzny. W ramach tego projektu dzisiaj również odbędą się warsztaty ceramiczne. Będzie można wziąć w nich udział na grodzie. Będą to techniki typowe dla wczesnego średniowiecza, więc bardzo mocno zachęcam. I również o godzinie 20 rekonstrukcja obrzędów związanych z zielonymi świątkami, które do dzisiaj są obchodzone, których geneza sięga bardzo daleko w przeszłość i o tym też opowie prowadzący te rekonstrukcje, zanim to widowisko się odbędzie. To o godzinie 20. Oprócz tego mamy również inne atrakcje, które możecie Państwo zobaczyć i zaplanować udział w nich na naszych plakatach, które tu wokół się znajdują w różnych miejscach. A już teraz chciałbym oddać głos naszym gościom, archeologom, którzy przyjechali z Gdańska, którzy pracują na Uniwersytecie Gdańskim. Karolina Czosnkę i Bartosz Świątkowski, przepraszam. Często się mylę, przepraszam Cię bardzo. Ten wykład jest o tyle ciekawy, że nie jest to jakieś abstrakcyjne opowiadanie. Bartek i Karolina w ubiegłym roku prowadzili tutaj badania z grupą studentów u nas na grodzie, więc ta wiedza i to, co będą opowiadali, jest bardzo takie, jak sądzę, też zakorzenione w praktyce, a nie tylko wynikające z literatury czy jakiejś dokumentacji prowadzonych badań. Żeby już nie przegadywać, oddaję głos. Bardzo proszę i zachęcam Państwa do wysłuchania. Znaczy, ja mam pytanie. Czy mnie słychać bez mikrofonu? Nie ma z tym problemu. Dobrze. Nie wiem, Bartku, czy ty mikrofon będziesz potrzebował? Myślę, że chyba też nie. Myślę, że sobie tutaj tak zgrabnie bez mikrofonu też poradzimy. Mam na imię Karolina. Jestem doktorantką na Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Także razem z Bartkiem, który także pisze pracę doktorską też na tym samym instytucie. Tak jak powiedział Radek, w zeszłym roku mieliśmy ogromną przyjemność prowadzenia badań tutaj na grodzie w Owidzu. I też chcieliśmy trochę opowiedzieć o tym, jakie są, powiedzmy, takie nasze pierwsze refleksje związane z tymi badaniami, dlatego że jest to projekt kilkuletni. W zeszłym roku rozpoczęliśmy badania, natomiast przez najbliższe lata chcemy je także kontynuować i mam nadzieję, że przyniosą one jak najciekawsze rezultaty. Tym bardziej, że też będziemy się tutaj starać je powiązać z tymi badaniami, które były prowadzone wcześniej na grodzisku w Owidzu. Bo to, myślę, też będzie taka jedna z konkluzji naszego wspólnego wystąpienia dotycząca właśnie stanu badań nad stanowiskami wczesnośredniowiecznymi na terenie Kociewia. Grodzisko w Owidzu ma to szczęście, że jest badane. Po prostu. Jak wygląda ów stan badań? No samo Kociewie. No, myślę, że kartka taka też wielu osobom dobrze znana. Pozdrowienia z Kociewa, fragment hymnu kociewskiego. Samo Kociewie, no to myślę, że tutaj Państwu, bo też Państwo są związani z tym regionem, tutaj tego tematu przybliżać nie trzeba. No, ja jestem osobą, która na teren Kociewia trochę przybyła, bo pochodzę z Wejherowa, natomiast no, w tej chwili owszem jesteśmy związani z Uniwersytetem Gdańskim, no, ale także mamy okazję mieszkać w Tczewie. I też mam okazję, powiedzmy, obserwować tą sytuację tutaj, taką społeczną, kulturalną na Kociewiu. I taką rzeczą, która mnie w pewien sposób bardzo, bardzo przypadła do gustu, bardzo się spodobała, to to, że przynajmniej mam to szczęście spotykać tych ludzi, którzy są bardzo z tym terenem związani. No sam teren, no, też jest bardzo zróżnicowany pod względem geograficznym, przyrodniczym z jednej strony i łąki, i lasy, także część wyżynna. No to wszystko sprawia, że
teren pod względem osadniczym był terenem bardzo atrakcyjnym. Nie tylko teraz, patrząc choćby z perspektywy turystyki, ale również wcześniej, także w okresie wczesnego średniowiecza. I myślę, że również dzisiaj do tego nawiążemy, dlaczego ludzie tutaj chcieli, przybywali i dlaczego tutaj ludzie również zakładali swoje siedziby. Jeśli chodzi o stan badań na terenie Kociewia, mamy bardzo dużą ilość stanowisk archeologicznych. Tutaj okrutnie są tylko i wyłącznie fragmenty mapy z geoportalu Nidowskiego. Tutaj przedstawimy kilka kolejnych slajdów, żeby mieli Państwo pewne takie wyobrażenie, jeżeli chodzi o tą sytuację kulturową, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o stan badań archeologicznych na terenie Kociewia. Jeżeli chodzi o zabytki, jest ich rzeczywiście bardzo wiele tutaj na całym terenie, natomiast my się skupimy na bardzo szczególnej formie zabytków, czyli na zabytkach archeologicznych. Jeżeli chodzi o takie odniesienie do tytułu, który przyjęliśmy, czyli stan badań nad wczesnym średniowieczem na terenie Kociewia. Sytuacja niestety wygląda niezbyt dobrze. Tak się składa, że w latach 60. i 70. podjęto potężny trud przeprowadzenia weryfikacji i badań sondażowych na większości grodzisk znajdujących się na Pojezierzu Starogardzkim. Problem polega jednak na tym, że planowano wydać potężną publikację, która miała stworzyć niejako taki atlas grodzisk wczesnego średniowiecza na tym terenie i zresztą na całym Pomorzu Wschodnim. Niestety publikacja ta nigdy nie doszła do skutku, natomiast później badań właściwie nie kontynuowano. Były to głównie badania powierzchniowe, a w latach powiedzmy tych naszych współczesnych, latach 90. i po roku 2000, badania archeologiczne skupiły się głównie na badaniach przedinwestycyjnych, czyli były prowadzone tylko i wyłącznie w miejscach, które były zdeterminowane większymi projektami budowlanymi. Jedynymi stanowiskami, które miały to szczęście, że zostały przebadane niemalże w całości, to grodzisko, które znajduje się w Lubiszewie Tczeskim, niedaleko właśnie miejscowości Tczew. W sumie to też jest po trosze związane z inwestycją prowadzoną jeszcze w latach 60., czyli z piętrzeniem rzeki Motławy, która zalała praktycznie niemal całe to grodzisko. Kolejnym stanowiskiem, które ma to szczęście, że jest chyba w tej chwili już kompletnie przebadane, jednak publikacja z tego stanowiska jeszcze nie powstała. Powinno być chyba na dalszym slajdzie. To jest grodzisko w Ciepłem, znajdujące się koło Gniewu. To jest bardzo intrygujące, można powiedzieć, cmentarzysko, na którym spoczywa ludność słowiańska, ale być może z domieszką etniczną Skandynawów, bądź ulegająca wpływom skandynawskim, bądź bałtyjskim. Cmentarzysko zostało przebadane przez panią Zdzisławę Ratajczak. Prawdopodobnie w przeciągu najbliższych kilku lat powstanie pełna publikacja monograficzna tego stanowiska. Natomiast w tej chwili to są powiedzmy jakieś takie pojedyncze zabytki, które zostały dotychczas opublikowane z tego stanowiska. Z badań inwestycyjnych pochodzą informacje o znalezieniu osad w Maleninie, Łukocinie i również w Lubiszewie. I to jest właściwie wszystko. Jedynym grodziskiem, które miało to szczęście, że przez wiele lat było badane, jednak tylko też w sposób fragmentaryczny, jest grodzisko w Owidzu, które jak dotychczas zostało przebadane tylko w 10%. Tutaj myślę, że też taką rzeczą wartą dodania jest to, że jeżeli chodzi o ten stan badań związanych z wczesnym średniowieczem na terenie Kociewia, też no taka informacja w zasadzie z ostatniej chwili, bo z wczoraj, mianowicie w Chmielni została otwarta wystawa dotycząca grodziska w Chmielni, także została wydana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku publikacja. Także no tutaj ten stan wiedzy w pewien sposób się poszerza. Jeżeli chodzi o osoby, które byłyby zainteresowane sięgnięciem gdzieś do literatury, no to myślę, że są to właśnie pojedyncze artykuły pani Zdzisławy Ratajczyk dotyczące stanowiska w Ciepłym, także pana Adama Ostasza z Muzeum Archeologicznego, który również prowadził badania na grodzisku w Owidzu. On także napisał artykuł dotyczący właśnie stanu badań na terenie ogólnie Pomorza związanego z wczesnym średniowieczem, no i też takie refleksje były dość
dość interesujące właśnie wskazywał przede wszystkim na to, że badania były tutaj w znacznej mierze te badania związane z archeologicznym zdjęciem Polski, czyli szukaniem stanowisk, tak zwane badania powierzchniowe. To są te badania prowadzone w latach 60., latach 70. przede wszystkim. Natomiast potem tylko i wyłącznie, albo w znacznej mierze, nie tylko i wyłącznie, w znacznej mierze badania inwestycyjne, czyli te okolice roku 2000. Następne. Jeżeli chodzi o stanowisko w Owidzu i tutaj na tym stanowisku chcielibyśmy się w sposób szczególny skupić. Jak przedstawiała się sytuacja, jakie mamy informacje w źródłach, kiedy się pojawiają pierwsze wzmianki dotyczące samej nazwy Owidz. Oczywiście ona była wielokrotnie zmieniana. No pierwsza informacja to są źródła, dokumenty krzyżackie z roku 1648. Natomiast potem pojawia się sama miejscowość na kilku mapach, między na tak zwanej mapie Schutera z końca XVIII, początku XIX wieku. I bardzo interesującą rzeczą jest ta ostatnia pozycja, mapa archeologiczna Prus Zachodnich. To jest mapa stworzona, także cały cykl publikacji przez Gottfrieda Osuskiego i on na tej mapie zaznacza również Grodzisko w Owidzu. Nie nazywa może go bezpośrednio Grodziskiem, ale zwraca uwagę na jego szczególny charakter i to, że jest to miejsce związane z dużo starszymi tradycjami i zwyczajami. Ja może zostanę. Jeżeli chodzi o wzmianki o samym Grodzisku w Owidzu, tutaj proszę Państwa przedstawiliśmy taki wykaz publikacji, gdzie w zasadzie pojawia się nazwa Owidz albo nazwa Grodzisko w Owidzu. Tutaj bardzo duży wkład miał, tak jak wcześniej wspomniałam, Gottfried Osowski. On w zasadzie jako pierwsza osoba już pod koniec wieku XIX, w roku 1878 wspomina właśnie tutaj gród owicki. Te informacje wielokrotnie były powtarzane, natomiast bardzo ważną publikacją jest publikacja Treichela, Aleksandra Treichera, ta, która się znajduje na samym końcu. Dlaczego? Dlatego, że on jako pierwszy podaje informacje o wymiarach Grodziska, o tym, co się mniej więcej znajduje. I zdjęcie, które jest widoczne, to jest właśnie przedstawienie powiedzmy takiego planu sytuacyjnego z końca XIX wieku, jakie mogło się właśnie znajdować na terenie Grodziska w Owidzu. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy większą ilość publikowanych informacji, to są w zasadzie prace księdza Władysława Łęgi. To są lata 20. i lata 30. XX wieku. Pierwszy raz wspomina o Grodzie w swojej pracy dotyczących warowni wczesnohistorycznych na obszarze Pomorza, a potem, no, myślę, że w dziele jego życia, w dwutomowej ogromnej publikacji, która w tej chwili, mimo że upływa już prawie 90 lat od momentu, kiedy jest opublikowana, Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu. I tam mamy informacje o Grodziska w Owidzu, też podaje wymiary te informacje, powiedzmy takie bardziej metryczne, związane z Grodziskiem, ale także podejmuje jakby takie pierwsze próby interpretacji oraz wspomina o tym, że pojawiają się tutaj zabytki, a także znaczna ilość ceramiki. Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, które były prowadzone na terenie Grodziska w Owidzu. Jeden z pierwszych badań to są lata 70. pani Wapińskiej. Do tej pory, do zeszłego roku, zostało tutaj otwartych około 35 wykopów. Przy czym były to często też wykopy sondażowe. Ogólna powierzchnia przebadana, możemy ją szacować na jakieś 723 metry kwadratowe, co i tak stanowi około 10% powierzchni Grodziska. Czyli no, z naszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, że to nie jest bardzo duża ilość. Natomiast jak wyglądała sytuacja związana z samymi wykopaliskami, samymi wykopami archeologicznymi, które były tutaj zakładane? Tutaj bardzo dobrze przedstawia to mapa, która znajduje się na slajdzie. Jedne z pierwszych wykopów to te zaznaczone na kolor
pomarańczowy albo brązowy. To są wykopy zakładane w latach 70. przez panią Papińską. Mapa została stworzona, przygotowana przez pana Adama Ostasza, przez niego również opublikowana i zawiera plan sytuacyjny badań, które potem były prowadzone przez niego w latach 2008-2009. Cel, jaki mu przyświeca, to były także badania troszeczkę związane z takim przygotowaniem do inwestycji, które były na grodzisku prowadzone, ale przede wszystkim zależało mu na nawiązaniu z tymi zakładanymi przez niego wykopami do badań, które były prowadzone przez panią Wapińską. Badania archeologiczne na grodzisku w Owidzu były prowadzone dwuaspektowo. Pierwszą rzeczą były badania powierzchniowe, czyli to, co my jako archeolodzy nazywamy archeologicznym zdjęciem Polski, czyli poszukujemy na powierzchni śladów działalności człowieka, czyli albo fragmentów ceramiki, fragmentów krzemieni, kości, tych wszystkich rzeczy, które mogą nam przybliżyć, powiedzieć o tym, jak mogło wyglądać to osadnictwo, albo gdzie mniej więcej mogło być zlokalizowane. Pierwsze prace powierzchniowe to lata 1957-1961 rok, prowadzone przez pana Pietrzaka, związanego z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Później prace były przez niego kontynuowane w roku 1962 oraz przez panią Świecińską. Następnie 1967 rok przez pana Posadzkiego i Pawłowskiego. I dopiero w zasadzie lata 70., potem lata 80. i lata 90. przez, najpierw przez pana Podgórskiego, potem przez byłego, obecnie już dawnego dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, pana Henryka Panera, oraz 92. rok, ostatnie badania powierzchniowe przez panią Szarmach. Celem było zlokalizowanie potencjalnych śladów działalności człowieka, które byłyby widoczne na powierzchni terenu, niekoniecznie ingerując w sam grunt. Natomiast badania sensu stricte wykopaliskowe to były prowadzone w latach 70. przez panią Wapińską i potem nastąpiła bardzo długa przerwa. To są te wykopy, które państwu mówiłam, były zaznaczone takim kolor brązowo-pomarańczowy. I w zasadzie do 2006 roku nie było prowadzonych żadnych badań, poza tymi epizodami związanymi z badaniami powierzchniowymi. Następnie w 2006 roku prowadziła pracę pani Joanna Jarząska-Stomporek i rok 2008-2009 pan Adam Ostasz z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Większość właśnie tutaj osób, które pracowały, były właśnie związane z tą placówką. Rok 2010-2012 to także działania związane z inwestycjami, które na grodzie miały miejsce. One były prowadzone przez kilka osób tutaj związanych z pracownią archeologiczno-konserwatorską pani Sylwii Kurzyńskiej. Był pan Jakub Paner, pani Magdalena Warmińska, pan dr Sławomir Wady. Także w zasadzie między 2010-2012 rokiem także były prowadzone prace właśnie związane przede wszystkim z infrastrukturą, która tutaj na grodzisku powstawała. No i 2017 rok, no tutaj razem z Bartoszem mieliśmy tą wielką przyjemność, wielki zaszczyt prowadzenia badań właśnie na grodzisku w Owidzu. I tutaj też chcielibyśmy się troszeczkę podzielić tymi naszymi spostrzeżeniami, refleksjami związanymi z samymi badaniami. Natomiast materiał, który został pozyskany do 2017 roku, tych ostatnich badań, to jest w zasadzie no, niewielki ułamek tego, co udało się odkryć podczas prac wykopaliskowych. Mhm. Udało się odkryć szereg zabytków pochodzących z różnych kategorii, które świadczą o tym, jaką działalność prowadziła ludność zamieszkująca grodzisko. Tutaj na tym slajdzie już widać właściwie szeroką paletę tego typu zjawisk. Z jednej strony świadczące o handlu pozostałości monet wczesnośredniowiecznych, elementy uzbrojenia, jak widoczne tutaj chociażby z prawej strony grot,
a także powiedzmy takich podstawowych, codziennych czynności prowadzonych na grodzie, związanych z przygotowaniem żywności, z przygotowaniem narzędzi, takich jak chociażby żarno, nożyki, czy też powiedzmy cały szereg haczyków i oczywiście najliczniejszej kategorii źródeł, jaką była ceramika. Z badań, które pochodziły z lat poprzednich, pochodzi bardzo duża ilość zabytków ceramicznych, która jest szacowana w tej chwili na około 40 tysięcy fragmentów. W związku z tym, że były to badania, które natrafiły też na szereg obiektów, udało odkryć się takie fragmenty, które pochodziły często z jednego naczynia, które pozwoliły na zrekonstruowanie, tak jak widocznym tutaj w przypadku, całych form naczyń, które pozwalają nam odtworzyć, jak wyglądało całe naczynie, jak było zdobione. Przy czym większość naczyń, które pochodzą z tych starszych badań, pokazują nam główną chronologię grodziska na okolice wieku XI i XII, czyli ten główny okres rozwoju. Z zabytków metalowych, takich, które też są atrakcyjnymi, powiedzmy bardziej zwykle przyciągają wzrok, są elementy też biżuteryjne, czy też dzwoneczki, tak jak widoczny tutaj u dołu okucia. Bądź też elementy biżuteryjne. Te cieszą najbardziej. Są to elementy, które zwykle z okresu wczesnego średniowiecza, zabytki są odkrywane głównie na cmentarzyskach. Na osadach są to dosyć rzadkie elementy i zachowane zwykle fragmentarycznie. Tak jak w przypadku tej bardzo ładnej zausznicy, to jest bardzo niewielki fragment srebrnej zausznicy koszyczkowatej, ale szczęśliwie wystąpił. Z badań pana Adama Ostasza pochodzi również bardzo malutki fragment, jeszcze mniejszy niż ten przedstawiany tutaj na zdjęciu, jednego stożka dla odmiany prawdopodobnie z zausznicy gwieździstej. I szczęśliwie w całości tak zwany kabłączek skroniowy, jego nazwa pochodzi też od miejsca zakładania tego typu ozdób, czyli w okolicach skroni, noszone były zwykle na opaskach bądź krajkach. I można powiedzieć, że tutaj jest też możliwość takiego też prześledzenia biżuterii i jej charakteru, jaka pojawiała się na grodzisku. Z jednej strony elementy takie jak kabłączki skroniowe są traktowane jako taka biżuteria, powiedzmy, bardziej codzienna, która była noszona często, niekoniecznie od święta. Większość z nich była wykonana z brązu, co ładniejsze i droższe wykonane były ze srebra bądź srebra z domieszką brązu. Biżuteria tego typu, czyli zausznice, to już jest biżuteria, którą noszono najprawdopodobniej tylko i wyłącznie od święta ze względu na jakość ich wykonania, a jednocześnie kruchość. Noszenie tego typu biżuterii na co dzień właściwie spowodowałoby jej kompletne zniszczenie. Jeżeli chodzi o najnowszy etap badań, który jest tak naprawdę dopiero wstępem do pełnych badań archeologicznych. W zeszłym roku nie brzmi to może zbyt imponująco, bo udało nam się przebadać pół ara do głębokości około 30 cm. Dlaczego? Bowiem cały materiał, który pochodzi z tego wykopu, został przesitowany. Dzięki temu udało nam się uzyskać potężną ilość zabytków. Z tego niewielkiego fragmentu pochodzi w tej chwili ponad 6 tysięcy fragmentów ceramiki i cała masa zabytków wydzielonych. A w rzeczywistości cały czas pozostajemy tylko i wyłącznie w dawnej ziemi ornej. I jeszcze ewentualnie tutaj, nie wiem czy dobrze to widać, wykop, który został założony na grodzisku, jest widoczny tutaj w tym miejscu. I w tym miejscu, gdzie znajduje się też rekonstrukcja pieca. Także od czasu do czasu piękne zapachy dochodziły. Badania były prowadzone dwiema metodami. Z jednej strony klasyczną metodą wykopaliskową, a przy okazji wiedząc, że
Grodzisko no, w pewnym sensie jest też zagrożone obecnością ludzi, którzy cały czas tutaj przebywają. Z jednej strony mamy fenomenalną rekonstrukcję, która pozwala nam wyobrazić, a nawet niekoniecznie wyobrazić, ale wręcz zobaczyć, jak mogły wyglądać osady wczesnośredniowieczne, ale jednocześnie no, niesie to zagrożenie dla tego, co znajduje się pod spodem. Dlatego postanowiliśmy całość Majdanu przebadać też metodą po prostu z użyciem wykrywacza, w czym pomogła nam grupa nowo powstała, Stowarzyszenie Klubu Odkrywców Pomorza, zwłaszcza w osobie Bogdana Gruchota, który jest autorem znalezisk, które między innymi też mamy dzisiaj ze sobą i po wystąpieniu zapraszamy do ich obejrzenia z bliska. I pokażę je te zresztą na slajdach. Co udało nam się odkryć? To jest właśnie niemalże pełna głębokość wykopu wykonanego w zeszłym roku. Tak jak mówiłem, nie wygląda to zbyt imponująco. Jest to właściwie tak naprawdę dopiero zdjęta ziemia orna, ale niestety to trochę słabo widać, ale pokażę. Udało nam się odkryć idealnie zachowany obrys chaty wczesnośredniowiecznej, której pozostała część znajduje się niestety pod rekonstrukcją pieca. Widać też dosyć wyraźne ślady zniszczenia tego obiektu przez orkę, która była uprawiana jeszcze do niedługiego czasu, właściwie przed powstaniem rekonstrukcji. Widoczne tutaj ślady rozciągnięcia warstwy pochodzącej z obiektu, która zawierała też w sobie dosyć ciekawe zabytki. I między innymi w ten sposób w tym miejscu pod trawą między innymi udało się odkryć kompletne, co zadziwiające, jak na tą głębokość, kościane szydło. Jeżeli chodzi o taką główną kategorię zabytków, która pochodzi z tych badań, oczywiście jest to ceramika, która jest najliczniejsza. Fragmenty, które pochodzą z zeszłorocznych badań, oczywiście nie są zbyt imponujące ze względu na to, że mamy do czynienia dopiero z pierwszą warstwą. Naczynia, które będą lepiej zachowane, będą znajdowały się dopiero w samym obiekcie. Na razie musimy zadowolić się tym, co widać obecnie na slajdzie. Są to fragmenty zarówno górnych części naczyń, jak i środków. Ten materiał, który jest dotychczas, nie pozwala na odtworzenie form naczyń. Jedynie możemy na podstawie tych fragmentów i analogii, które pochodzą albo z lat wcześniejszych, bądź też z innych stanowisk, odtworzyć, jak mogło wyglądać całe naczynie. Tutaj też jest kolejny przykład i kilka większych fragmentów. Ale co ciekawe, o ile tamte fragmenty ceramiki możemy datować przede wszystkim na drugą połowę XI wieku i wiek XII, o tyle bardzo ciekawym są bardzo niestety drobne fragmenty, ale które są najwcześniejsze. Pochodzą one z okresu wczesnego średniowiecza, z jego wcześniejszego etapu. Datować je możemy na wiek co najwyżej XI, a być może jeszcze na wiek X. Samo grodzisko w Owidzu na razie interpretowane jest jego założenie na czas wieku XI, czyli dopiero w momencie, kiedy te tereny wchodzą w orbitę wpływów rodzącego się państwa piastowskiego. Być może okaże się, że osada otwarta, bądź być może grodzisko, jakieś istniało już wcześniej. I co ciekawe, jeszcze mniejsze fragmenty i znalezione na powierzchni, tym bardziej nie są może imponujące. Niestety ze względu na to, że tu jest dosyć jasno, tego nie widać. Ten fragment ceramiki, on wygląda bardzo ciekawie, bo wygląda jakby był pokryty łuską rybią. I co jest takiego fenomenalnego w tych fragmentach naczyń? Są one jeszcze z wczesnej epoki żelaza, czyli możemy datować je między 8 a 5 wiekiem przed Chrystusem. I one świadczą o istnieniu na terenie grodziska i jeszcze wcześniejszego osadnictwa. Z tego, co wiemy na temat materiałów, które zostały pozyskane w latach wcześniejszych, są fragmenty, które są podejrzewane o pochodzenie jeszcze z, powiedzmy, końca epoki starożytnej i okresu wędrówek ludu, więc być może te warstwy osadnicze, które zalegają na grodzisku, mają bardzo różnorodną chronologię. Zabytek, który przed chwileczką Karolina pokazała, powiedzmy na żywo, czyli właśnie ów szydło kościane. Do tego jest też
odkryty fragment Przęślika świadczący o trudnieniu się ludności zamieszkującej Grodzisko w Owidzu wytwarzaniem ubrań po prostu. Tak? To jest związane z przędzalnictwem, z przygotowaniem tkanin. Do tego, podobnie zresztą jak w badaniach wcześniejszych, udało nam się znaleźć dowód na istnienie na samym Grodzisku kuźni. Mianowicie, ten niepozorny fragment to jest już gotowy nóż, natomiast bryłka poniżej, która nie jest jeszcze do końca uformowana, nie jest płaska, tylko jest jeszcze gruba, to jest półprodukt do przygotowania noża. Ten niewielki fragment dla odmiany jest fragmencikiem osełki do ostrzenia noża i przygotowaniem go do pracy. To, co jest najbardziej efektowne, czyli biżuteria, również udało nam się ją odkryć w zeszłym roku. Niestety akurat te zabytki nie pochodzą z obrębu wykopu, a z Majdanu, czyli zostały znalezione na obszarze, głównie na przykład w rejonie sceny, czyli bezpośrednio zagrożonym zniszczeniem. Ten kabłączek został odkryty tuż przy palu, który tworzy konstrukcję świdra ogniowego, więc mało zabrakło, żeby przestał istnieć. To są dwa srebrne kabłączki. Jest to biżuteria też o tyle ciekawa, że jej rozmiar, czyli niewielka średnica, świadczy o ich dość wczesnej chronologii. To jest przede wszystkim wiek do wieku X-XI, czyli pochodzą z najwcześniejszej fazy funkcjonowania Grodziska. I ostatni element to jest zawieszka, która jest wykonana ze srebra zmieszanego z brązem, stąd jej część jest pokryta taką zieloną patyną. Analogii dla tej zawieszki na razie nie udało nam się znaleźć, więc być może będzie pierwszą tego typu odkrytą na tych terenach. Elementem, który jest troszeczkę zagadkowy i co ciekawe występujący w dużych ilościach, mamy tego w tej chwili ponad 20. To są żelazne gwiazdki, które Powiedzmy, że sami byli zaskoczeni tym, tak, jak ilością. To zaczęły się pojawiać. I tutaj także prosiliśmy o konsultację profesora Witolda Świętosławskiego, czy w tych naszych koncepcjach też, czy on tutaj te niektóre datowania i koncepcje zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem potwierdzi. I jak najbardziej. Ostateczną odpowiedź pewnie przyniesie pełna konserwacja tych zabytków. Najbardziej prawdopodobną interpretacją jest, iż są to okucia pasa. Przy czym nie tyle okucia pasa ludzkiego, a najprawdopodobniej jest to fragment ogłowia końskiego. To są maleńkie, one są dosłownie kilkucentymetrowe. To są płaskie blaszki. Tak. Raczej nie. Mamy też znaleziska monet. Co prawda nie mieliśmy na razie takiego szczęścia jak nasi poprzednicy. Nie mamy monet wczesnośredniowiecznych, a poświadczającej raczej znacznie późniejszą chronologię. Co ciekawe, akurat dwie monety trafione w zeszłym roku, obydwie pochodzą z wieku XVII. Jedna jest pochodzenia pruskiego, Fryderyka III, elektora brandenburskiego. I druga moneta to moneta polska Jana Kazimierza. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda się odkryć taką, która jest bardziej związana z interesującą nas chronologią. Natomiast no, dość specyficzna sytuacja, która ma miejsce tutaj na Grodzisku w Owidzu. No, z jednej strony, mimo że to, co mówiliśmy na początku, de facto niewielki procent samego Grodziska jest przebadane. Do tej pory jest pozyskana ogromna ilość materiału. Natomiast o tych czasach, najwcześniejszych tych czasach, powiedzmy przedhistorycznych, bo ze źródłami historycznymi pracował profesor Bruski, także on też stworzył takie opracowanie źródłowe tutaj dla tych terenów. O tym okresie wcześniejszym wiemy w zasadzie niewiele. Jedyne możliwością przybliżenia tych okresów najdawniejszych, związanych przede wszystkim z wczesnym średniowieczem, to są badania archeologiczne. Ale już na podstawie tego, co do tej pory udało się odkryć i tych badań, które zostały przeprowadzone, i tych materiałów, które także zostały opublikowane, bo kilka artykułów dotyczących Grodziska w Owidzu powstało,
pokazuje jedną rzecz, że teren ten był bardzo atrakcyjny pod względem osadniczym i w jaki sposób można to traktować. I tutaj chcielibyśmy nawiązać do tej najstarszej wzmianki dotyczących terenów znajdujących się niedaleko Opica. Mianowicie do roku 1198 do dokumentu wydanego przez księcia Grzymisława, który nadawał zakonowi Joannitów gród w Starogardzie oraz obszary znajdujące się niedaleko, również obejmujące grodzisko, tutaj te tereny, na których znajduje się grodzisko w Opicu. Obszary te, teren ten, był związany ze szlakiem, który tutaj wiódł, także na tereny Pomorza, tak zwanym Via Mercatorum, czyli drogą kupców. To był jeden z punktów, najprawdopodobniej. Miejsce położone bardzo dogodnie, bo jeżeli chodzi o obronność tutaj grodziska w Owidzu, no powiedziałabym, że jest to takie położenie rewelacyjne. Z jednej strony, jedno z wyższych wzniesień, otoczone także rzeką, wieżycą, obszar naturalnie obronny. Miejsce, które musiało rzeczywiście bardzo intensywnie funkcjonować, o czym świadczą choćby te znaleziska, które do tej pory mamy. Sama ogromna ilość materiału ceramicznego. Wy sobie zdajemy z tego sprawę, że my tak się tutaj o tej ceramice opowiadamy z taką lubością. Ona może nie wygląda imponująco, ale to w zasadzie oprócz biżuterii są to jedyne źródła, które nam cokolwiek są w stanie powiedzieć o okresie wczesnego średniowiecza. W zasadzie praktycznie innych zabytków jest, nie ma zbyt wiele. Pojawiają się czy te zabytki metalowe, ale nie ma ich w jakiejś ilości większej. Także tutaj, jeżeli chodzi o ceramikę, można powiedzieć, że ona na grodzisku w Owidzu występuje masowo. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, co pokazuje także, że teren ten był chętnie zamieszkiwany, był bardzo długi czas użytkowany, a wiązać to właśnie można z drogą kupców. Tutaj na mapie, która jest zamieszczona, jest zrekonstruowana, może nawet nie tyle zrekonstruowana, zaproponowano hipotetyczny, hipotetyczny przebieg szlaku, właśnie także związanego z tą trasą Via Mercatorum. Droga Via Mercatorum najprawdopodobniej jest zaznaczona tutaj, która wiedzie właśnie w okolicach Starogardu i w pobliżu grodziska w Owidzu. Takim dowodem dodatkowym, który może potwierdzać silne związki z handlem grodziska w Owidzu, są również ciężarki kupieckie, które pochodzą w tej chwili chyba w liczbie 7 bodajże z grodziska. Także jak na procent przebadania samego grodziska jest to liczba dosyć znacząca. Także bardzo wyjątkowe miejsce na wyjątkowym szlaku. A my jesteśmy jego spadkobiercami. Szanowni Państwo, no myślę, że takim tytułem wstępu dotyczącego właśnie tutaj badań na terenie grodziska w Owidzu, co mówiliśmy, no procent, to jest w zasadzie dopiero, jeżeli chodzi o nasz projekt, to jest początek. Mamy nadzieję, że te wszystkie działania uda się także zakończyć publikacją, czy artykułami, czy publikacją książkową, która także pozwoli na to, żeby większa ilość informacji była także dostępna również dla Państwa, którzy po prostu z tym terenem są mocno związani. Także mam tą ogromną przyjemność i wielki zaszczyt być również gośćmi tutaj na Grodzie w Owidzu. Także z naszej strony chcieliśmy bardzo podziękować. Natomiast no, zobaczymy, może uda się. Oj, on coś marudzi przy tym. Przygotowaliśmy takie krótkie podsumowanie tego, co działo się w zeszłym roku. Jak były prowadzone także badania w postaci takiego niedużego filmu, ale obawiam się, że może nie zechcieć współpracować komputer. Nie, chyba nie, starsza wersja. No to przepraszam. Końcówki filmowej nie będzie. Oczywiście, jak nie będzie. Na przykład ta rekonstrukcja cała, która jest teraz, mocno Wam przeszkadza w pracy? Jeżeli chodzi o, powiedzmy, taką stronę techniczną, znaczy w sumie nie. Nie, bo wybieramy miejsca do badań, które są w tej chwili. W tych tam latach 10-12,
nie rzucone były wszystkie na przykład środki, zanim oni nie zaczęli tutaj tego budować? To myślę, że to też jest także kwestia tego, jak był tworzony projekt tutaj. Powiem, że to było we współpracy z gminą. Tak, także tutaj te projekty też się rządzą pewnymi swoimi prawami. I druga rzecz to jest też metodyka. Metodyka w tej chwili współczesna zakłada nie badanie stuprocentowego w 100% stanowisk. Zakłada się, że większość ma zostać dla potomności, stąd nasze badania też nie osiągną pewnej skali, tak aby nie przebadać całego stanowiska, tylko jakiś jego testowy fragment. Każde nowe pokolenie uzyskuje nowe metody i ma nowe pomysły. Więc zawsze trzeba zostawić coś dla następnych, bo to, co dzisiaj dla nas jest niemożliwe, dla następnego pokolenia jak najbardziej. Także użycie georadaru w takich przypadkach jest dobrym sposobem? Jest dobrym sposobem, przy czym w tej chwili to... Tak, tak. Przy czym w tej chwili będzie to trochę problematyczne ze względu na ilość obiektów stojących pomiędzy, tudzież niestety przy na przykład badaniach magnetycznych problemem mogą być porzucone przedmioty metalowe. Wszelkiej maści śmieci, pogubione pseudoartefakty, na przykład po rekonstruktorach, bo tego też było dużo. No, było bardzo dużo pierścionków, fibul, guzików. Na osobę właściciela pierścionka rekonstrukcyjnego. Kolega znalazł, myśmy też przy badaniach trafiliśmy, szukaliśmy właściciela. Tak. Mówi, że to jest gubić. Tutaj? Nie. Cmentarzysko musiało znajdować się poza. Także ono cały czas czeka. Częścią naszego projektu jest próba jego namierzenia. Zobaczymy, czy się uda. Musimy wrócić do slajdu, bo tu jest pytanie też o stanowiska znajdujące się niedaleko. Tu na jednym z początkowych slajdów także jest przedstawiona taka, powiedzmy, sytuacja kulturowa. Tych stanowisk wokół grudziska w Owidzu także jest kilka. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce związane z pochówkami, w tej chwili też mamy, powiedzmy, jakieś koncepcje z tym związane, ale to jest dopiero pewien kolejny etap projektu. Z dostępnej literatury, jaka jest w Nikociewie, jest kilka odkrytych grobów tutaj, tak zwanych skrzynkowych, tak? Wczesno-średniowiecznych i tam były trochę. Znaczy skrzynkowe groby, to... Znaczy nie, bo skrzynkowe groby to są związane właśnie z tymi nielicznymi fragmentami ceramiki, które pokazywałem, czyli z wczesną epoką żelaza. Natomiast niestety właśnie wczesno-średniowiecznych, tutaj jakby w bezpośrednim sąsiedztwie grodziska nie ma. Ale także cały czas... najbardziej tutaj też uwaga jest słuszna, bo w tej chwili wróciliśmy tutaj do mapy, którą myśmy pokazywali na początku prezentacji. To są informacje, które są dostępne na geoportalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pan mówił o grobach skrzynkowych. Tutaj ikonkami zaznaczone są poszczególne typy stanowisk, także powiedzmy takie kółko z promieniami. Ślady po grodziskach. Także w geoportalu Państwo będą mieli zamieszczoną informację, ile tego typu obiektów znajduje się w okolicy. Mamy ślady po osadnictwie, ale także zaznaczone również ślady związane z cmentarzyskami. Także trójkąty, ślady osadnicze, takie prostokąty, ślady związane z cmentarzyskami. Także tych elementów jest tutaj sporo, zwłaszcza w południowej części Kociewia, już powiedzmy na tej granicy. Mamy bardzo dużą ilość grodzisk, czyli znowu wracamy do tego szlaku. Teren niezwykle atrakcyjny pod względem osadniczym. Tak. Miejsca naturalne. Różnica jest tylko taka, że większość grodzisk pomorskich ogólnie ma stosunkowo niewielkie rozmiary. Takie grodziska jak w Owidzu zdarzają się bardzo rzadko na terenie Pomorza. Można powiedzieć, że Owidz jest jednym z największych, jakie w ogóle tutaj się znajdują. Nie wydaje się Państwu, że ten kształt i że są na przykład wzgórza naturalne, że to wszystko zostało usypane jakby od cera? Nie. To jest wykorzystane. Tutaj to już badania... Tu jest wyżej na przykład. Nie? Tak. Tu jest tak, że nawet poprzednie badania wykazały, że owszem, jest dosypana część grodziska, ale to jest tak, że większość tego wzgórza jest rzeźby naturalnej. Także przyjęto po prostu z dobrodziejstwem inwentarza teren, który znajdował się tutaj od... Na następne pokolenia to miejsce samo zajmowało, więc było takie dobre, że tak, to są stare znaleziska, bardzo stare i...
Zgadza się. Większość grodów w okresie wczesnego średniowiecza, znaczy nie wszystkie, ale można zauważyć pewną taką tendencję do tego, że one są zamieszkiwane przez kilka pokoleń. Znaczy, ja się zawsze tak też troszeczkę uśmiecham, jak opowiadam o ogrodziskach, bo to jest taki trochę jeden wielki plac budowy. Bo wiadomo, obszar momenty, kiedy dochodziło do zagrożenia różnych ataków, no to wiadomo, że te tereny grodu trzeba odbudowywać. Potem wiadomo, coś mogło nam się zwyczajnie w świecie zepsuć, więc to też trzeba naprawić. Także każde pokolenie zostawiało coś po sobie. Także to był w zasadzie jeden wielki plac. Może nie jeden wielki, ale rzeczywiście był to plac budowy przez dłuższy czas. Tak, to konsekwencją tego jest to, że teren ten w pewien sposób podnosi się, a to, co my odkrywamy jako archeolodzy, bo dla nas najistotniejszą rzeczą to jest przede wszystkim kontekst znaleziska, czyli co z czym wystąpiło, w jakim układzie, bo w przeciwnym razie, tak jak na przykład znajdziemy takie przepiękne kabłączki skroniowe czy szydło, no to poza tym, że jest na przykład kabłączek skroniowy typu takiego i takiego, który może być datowany na taki i taki okres, za wiele więcej nie powiemy. Ale jeżeli wiemy, z czym to wystąpiło, no to w tym momencie już jesteśmy w stanie dużo więcej opowiedzieć i też na kilka pytań znaleźć odpowiedź. Tak się składa, że akurat szydło zostało znalezione w śladzie po orce, dokładnie na przedłużeniu narożnika chaty, więc pierwotnie szydło znajdowało się w chacie. Możemy to powiedzieć właściwie praktycznie... To się dość późno tutaj, bo jeszcze jak ja byłem chłopcem, bo ja jestem z tej miejscowości, to nie było uprawiane. To zaczęło chyba w 90-tych czy latach, tak. Dopiero zaczęli tam orać, jak podatek gruntowy kazali płacić za ten obszar. No niestety część grodzisk też ma tą smutną historię, tudzież te smutne epizody związane właśnie z wykorzystywaniem rolnym tych terenów. Natomiast no, dla nas tutaj jako archeologów no, podczas badań są ważne to, żebyśmy po prostu mieli kontekst, mogliśmy stworzyć profile i te ślady po tych wszystkich przebudowach my jesteśmy w stanie to dostrzec. Tak samo tutaj w dokumentacji tworzonej w badaniach prowadzonych przez pana Adama Ostasza, także badał część wałów, też można zobaczyć i spróbować zinterpretować to, w jaki sposób sam gród był budowany, wznoszony. Jak był kształtowany. A jak będziecie mieli możliwości jakieś techniczne, to jak głęboko będziecie? No to się okaże. To się okaże. Po zeszłym roku, jak widać, przez miesiąc zeszliśmy całe 30 centymetrów. Ale owocnie. Bardzo owocnie. Bardzo owocnie. Bardzo. W okolicy blisko Pira, może w okolicy tam... Znaczy nie, myśmy tak. Myśmy też przyjęli takie założenie, że chcemy prowadzić badania typowo naukowe. Nie spieszymy się. Z nami też jadą studenci. Oni też są na praktykach, muszą się nauczyć. Wszystko wiadomo, w procesie nauki musi przejść przez ręce. Także ma być zrobione z maksymalną dokładnością. Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast też tutaj troszeczkę nawiązując do pytania, które się pojawiło wcześniej, gdzie mniej więcej wykopy są zakładane. Tak jak Bartek mówił, doktryna konserwatorska mówi o tym, że zawsze musimy zostawić coś dla przyszłych pokoleń. I tutaj także podczas rozmów z Urzędem Konserwatorskim założenie było następujące, że będziemy starali się skupiać w tych miejscach, które są także związane tutaj z powstającym Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Także to miejsce, gdzie my zakładamy badania wykopalisk. One są też wybierane nieprzypadkowo. Nie przypadkowo. Są miejsca bezpośrednio zagrożone albo związane z działaniami. Zgadza się. Tak się składa, że po drugiej stronie wału jest zauważalna rynna po deszczach, więc ten obszar jest bezpośrednio zagrożony zniszczeniem. Nie wiadomo też, dlaczego w tym miejscu erozja postępuje tak intensywnie. Dlatego też wykop ma częściowo odpowiedzieć na to pytanie, a jednocześnie zapobiec utracie tych informacji, które znajdują się na szczycie grodziska. Tylko ścieżka, teraz jest droga, którą jeżdżą samochody. Tak, tak. I to jest to właśnie. Część tego wału jest podcięta, jest złożona z piasku, więc dosyć łatwo ulega erozji, a jednocześnie tutaj mniej więcej w tym rejonie powinny znajdować się też stare wykopy, do których będziemy próbowali też się dowiązać, czyli jakby takie dwie główne granice, które zostały wyznaczone, a z którymi próbujemy powiązać nasze wykopy.
Aleksandra Wapińska przechodziła z badaniami przede wszystkim przez środek grodziska i zakładała wykopy krzyżowo. Te krzyżowe wykopy służyły temu, żeby odkryć budynki, bo zasada przy budowaniu grodzisk wczesnośredniowiecznych była taka, że zabudowa układała się wzdłuż wałów. Także to nie powinno mieć miejsca, powinno być ułożone w ten sposób. Chodzi między innymi o bardzo prosty zabieg strategiczno-taktyczny, czyli strzały wystrzeliwane spadają na Majdan, a nie na chałupę. A to nie mieści żadnego wpływu na to, jak to wygląda teraz, ta rekonstrukcja, czyli to jest co, fałsz? To znaczy nie chodzi o to, że to jest fałsz. Chodzi o to, że nawet przypuszczam odtworzenie całego grodziska pewnie byłoby finansowo znacznie bardziej trudne, bo nie oszukujmy się, jest to niewielka liczba domostw i tak naprawdę, gdyby to było tradycyjne grodzisko, jak w większości na Pomorzu, to ono faktycznie miałoby tu zamykającą się granicę. Mniej więcej takiej wielkości jest grodzisko chociażby w Sopocie. Natomiast ta część, to nie oszukujmy się, to już jest to, o co grodzisko Owiec jest większe od większości grodzisk z terenu Pomorza. Także rzeczywiście jest jeden z większych grodzisk. A można mieć pytanie, może nie związane bezpośrednio z Państwa zakresem, ale zadziwia nas tutaj z mężem. Tak niedawno to wszystko powstało, a że tak powiem, to drewno niekonserwowane się psuje i już w tej chwili mamy odbudowę, no to już nie można chyba remontem nazwać. Czy są jakieś uzasadnienia archeologiczne, że tego się nie konserwuje przy budowaniu takiego obiektu? To znaczy są. Czy to tylko pieniądze, czy coś jeszcze? Są stare metody konserwacji, które można przy tym wykorzystać, tradycyjne. Natomiast tutaj wykorzystano, powiedzmy, współczesne. Problem też polega na tym, że środowisko też jest trochę inne. To też wpływa na szybsze niszczenie. Kwaśne deszcze niestety mamy. One może nie są tak bardzo kwaśne, że szkodzą nam bezpośrednio, ale budynki, strzechy mają znacznie słabszą wytrzymałość niż miało to jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Świetnie to widać zwykle w skansenach ludowych, gdzie strzecha musi być wymieniana praktycznie teraz chyba co 20 lat. Także bardzo często. Chodzi o samo to drewno. Tak, tak, tak. Chodzi o to, że ono szybciej gnije. I problem polega. A tutaj jest sosna, to jeszcze tak. Tak, jest. Najgorsze drzewo. Problem polega na tym, że większość drewna stosowanego w średniowieczu to dęby. Tak. Nie oszukujmy się, byłoby to trochę problematyczne. Tak, tak. I kolejna rzecz jest taka, że w związku z tym, że jest to zabytek archeologiczny, konstrukcja nie może być zagłębiona w ziemię. Czyli wał musi stać, jakby troszeczkę oszukiwać historię, musi stać na, a nie w. Mhm. Tak, tym bardziej, że jeżeli chodzi o sposób budowania grodów w okresie wczesnego średniowiecza, czy ogólnie w okresie wczesnego średniowiecza, to była ogromna inwestycja. To także pokazuje to, jak dobrze musiała być zorganizowana lokalna społeczność, bo to są całe grupy ludzi, gdzie trzeba przede wszystkim dostarczyć drewno. Często budowa grodów, tych większych, już na przykład myślę o tym okresie wczesno-piastowskim, tych największych grodach, które mamy także na terenie Wielkopolski, to się często kończyło taką niedużą albo nawet większą katastrofą ekologiczną. Dlatego, że drewno mogło być nawet dowożone kilka, a nawet z odległości kilkunastu kilometrów, więc trzeba je dowieźć. Muszą być osoby, które odpowiednio stworzą konstrukcję. I tutaj też takim, myślę, bardzo ciekawym i wartym zobaczenia przykładem jest Poznań i profil Poznania Genius Loci. Muzeum profilu. Muzeum w zasadzie profilu. Pokazującą skalę budownictwa tamtego czasu. Skalę, w jaki sposób grody były budowane. One były wielokrotnie przebudowywane. Czyli musimy mieć świetną organizację społeczną, musimy mieć osoby wykwalifikowane, ktoś tymi osobami musi kierować. Proszę Państwa, a tutaj udało się stworzyć tak duże grodzisko. No gród w Sopocie jest sporo mniejszy. Sporo mniejszy. Mhm. Też pięknie położony, ale sporo mniejszy. Nam się wydaje niewielki na dzisiejszy. Z naszej perspektywy wydaje się, że rzeczywiście jest to rzecz niewielka, ale też jeżeli popatrzymy od strony takiej taktycznej. Z jednej strony
rzeka z drugiej strony, najwyższe wzniesienie tutaj powiedzmy w tej części. Mamy szerokie pole widzenia, jeżeli chodzi o teren znajdujący się niedaleko. Z drugiej strony kwestia dotarcia do bramy. Widzimy przeciwnika, widzimy osoby zbliżające się. Jeśli brama była w tym samym miejscu, to teraz. No. Dokładnie. Tak, tak. No to też są... No tutaj to miejsce tak, że myślę, że jest jeszcze wiele, wiele pytań i wiele tajemnic. Tak, no to jest jednak tylko 10% z całości, więc pytań jest nawet więcej niż odpowiedzi jak na tą chwilę. A zawsze trzeba pamiętać, że to, co znajdujemy archeologicznie, to jest ułamek życia. To nie jest wszystko. To rzadko kiedy jest takie szczęście jak w Pompejach, że jeden wielki kataklizm niszczy wszystko w punkt w jednym momencie. Jest taka machina czasu. My też musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o zabytki archeologiczne, no to są też często te rzeczy, które komuś zginęły, były zniszczone, ktoś je zgubił. To jest tak właśnie też często w przypadku w ogóle kabłączków skroniowych. To był taki element, który często, zwyczajnie w świecie, mógł się gdzieś zagubić. O wielu rzeczach my często nie będziemy wiedzieć, bo na przykład się nie zachowały i to jest właśnie stan badań. Także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Owic, to jeszcze wiele, wiele, wiele pytań. Chciałem zapytać, czy tam już tutaj od lat 60. czy 70. te wszystkie znaleziska, no jakbym w Muzeum Archeologicznym, to tylko z lat 70. jest też wyeksponowane. Mhm. A co jest z tą resztą? Reszta na razie w magazynach. Przy czym problem polega na tym, że muzeum próbuje pozyskać pieniądze na odtworzenie wystawy, która też już ma sporo lat, co zresztą widać, jak się pójdzie na tą wystawę. Miejmy nadzieję, że to się uda. Znaczy projekt, i będą mieli szansę wyeksponować jest? Nowe źródła. Tak. No to Muzeum Archeologiczne też bardzo walczy o to, żeby po prostu mieć tą możliwość większej przestrzeni ekspozycyjnej i tą wystawę, która jest zmienić. Zwyczajnie w świecie często to jest kwestia tego, że nie mamy aż tyle miejsca, no a jednostka, jeżeli chodzi o Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, no jest tutaj w tej części Pomorza największą jednostką zajmującą się archeologią. Także trzymać kciuki trzeba. Tak. Oczywiście. Dzisiejszy wykład jest ograniczony tylko do Owidza. Czy coś jeszcze o Starogardzie? Bo my przez ten ślub to żeśmy się skinęli. To znaczy sam Starogard to jest trochę późniejsza historia. Problem jest taki, że samo grodzisko w Starogardzie nie zostało do końca zidentyfikowane. Wiadomo, że było. Zostało zniszczone. Natomiast historia Starogardu zaczyna się jednak dużo później. Tutaj jest jakby wczesne średniowiecze. Starogard ten właściwy, już taki w pełni rozwinięty, to jest jednak dopiero 1348 i trochę wcześniej oczywiście, bo to nie powstało na surowym korzeniu, ale prawa miejskie przypadają na taką datę. Samo grodzisko zresztą znajdowało się trochę poza samym Starogardem, dlatego przez długi czas też był problem z ustaleniem, które grodzisko to jest ten dawny Starogard, czy to, które był problem z identyfikacją, czy grodzisko w Owidzu. Ostatecznie historycy zadecydowali, że większość informacji pojawiających się w źródłach opisujących inwentarze ziemskie wskazuje na to, że raczej jest to drugie, które znajduje się na północny zachód od Starogardu. Chyba tak. No, tak. To jest mniej więcej tam. A tam się będzie coś działo w sensie prac tego typu? Nie wiem, powiem szczerze, bo to jest, nie oszukujmy się, tego typu prace pochłaniają masę czasu. Badania, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku, trwały miesiąc przy stanie osobowym sięgającym w szczytowych momentach prawie 20 osób. A ilość tego, co byliśmy w stanie przebadać, było widać... Tylko to jest też to jaką metodykę przyjęliśmy. I także pamiętajmy o tym, że z nami byli studenci, część z nich była na pierwszych swoich praktykach w życiu. W związku z tym ten proces też jest trochę wydłużony. Wiadomo, trzeba sobie wszystko umówić, spokojnie pracować. Jest jeszcze jedna część, o której nie mówiliśmy tutaj, skupiając się głównie na samym grodzisku. Próbujemy metodami sondażowymi znaleźć podgrodzie, to może dużo powiedziane, ale ślady osadnictwa znajdującego się wokół grodziska. Na razie się jeszcze nie udało. Są warstwy kulturowe, które wskazują na to, że... Tak, wokoło. Tutaj była żwirownia, także być może, że już jest wszystko...
takie niewielkie ślady zostały zidentyfikowane. Tutaj niestety nie łapie się to na tym zdjęciu, ale mniej więcej w tym miejscu nad samym brzegiem jest to jakiś niewielki obiekt. Natomiast tam, gdzie jest tor łuczniczy, znajduje się warstwa mniej więcej tak od 5 do 12 cm, która świadczy o użytkowaniu przez człowieka w okresie wczesnego średniowiecza. Samych obiektów na razie nie ma, bo to jest na razie testowo niewielkimi wykopami, ale miejmy nadzieję, że w którymś momencie uda się natrafić na coś konkretnego. Ja mam takie pytanie, bo znaleziono ten fragment do przędzenia tkanin, tak, kamienianici. Tak. Znaleziono może jakieś fragmenty tkanin, bo z tego co kojarzę, to w ogóle mało na terenie Pomorza czy całej Polski, jeśli chodzi o ubrania czy jakieś tam tkaniny. I to jest bardzo dobre pytanie i także troszeczkę odpowiadające na pytanie, jeżeli chodzi o pozostałe źródła. Jeżeli chodzi o tkaniny, to są rzeczy, które bardzo trudno się zachowują. Muszą być odpowiednie warunki. To znaczy albo teren wilgotny, bardzo wilgotny. Na przykład bagna z terenu Jutlandii, z terenu Danii, znanych z okresów wcześniejszych, ale znanych jest bardzo dużo tzw. mumii bagiennych, gdzie osoby wręcz mają zachowany cały strój. I włosy. I włosy. Kwestia warunków. Druga rzecz to są warunki beztlenowe, które także to ułatwiają. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tereny teren. Jest z tym problem. Przede wszystkim warunków środowiskowych. Jedyną szansą na zachowanie tkanin w takim środowisku jak nasze i powiedzmy na takich stanowiskach, to jest głównie, jeżeli byśmy trafili na cmentarzysko i przedmiot metalowy leżałby bezpośrednio w kontakcie z tkaniną. Wtedy jest szansa. To faktycznie zwłaszcza gdyby był to brąz, bo brąz ma tą właściwość, że patynując, patynuje przy okazji to, na czym leży. Więc wtedy nie ma szansy na zachowanie powiedzmy całego stroju, ale niewielkiego fragmentu tkaniny znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Czasami uda się, że jest nie tylko ta wierzchnia suknia, ale bywa, że jest też jeszcze resztka spodniej. I wtedy mamy faktycznie informację przynajmniej o splocie gatunku, z którego zostały wykonane tkaniny. I to jest właściwie wszystko. Ewentualnie wzór, jeśli był. Znaczy, ale faktycznie tkaniny to jest rzadkość. No to, i to jest wielkie święto, jeśli są. Z perspektywy, no nie mamy tkanin, to czasem można byłoby się zapytać, no to w czym oni chodzili ubrani? No przecież nie ma śladu. No to są właśnie stan wiedzy, stan badań i to, czy po prostu coś zwyczajnie w świecie się zachowało. Także się tak zawsze śmieję, że archeologia to są takie trochę puzzle 3D, do których nie ma instrukcji obsługi, do których nie ma obrazka. I trzeba teraz to wszystko tak jakoś ładnie spróbować złożyć, no przede wszystkim na podstawie analogii. I przede wszystkim pod względem tkanin większe szczęście mają Skandynawowie, bo u nich dosyć długo utrzymuje się zwyczaj noszenia brosz spinających suknie i właśnie dzięki temu mają tkaninę. U nas zwyczaj związany z broszami raczej zanika, w grobach pojawiają się kabłączki skroniowe, zwykle pojedyncze, zostawione symbolicznie 1, 2. No dokładnie, jak są cmentarzyska i uda się natrafić na, bada się szczątki, przy których na przykład są odkryte kabłączki skroniowe, to wtedy, bo znowu ta reakcja z metalem no, powoduje to, że jest większa szansa, większe prawdopodobieństwo, że uda się zachować jakiś fragment tkaniny. Życzymy wam powodzenia. Przyda się. Pieniędzy sponsorów. No właśnie. Bez tego to się nic nie ruszy. Jeszcze takie sprawy historyczne. No, żebyście zajmowali się sprawami Kazimierza Wielkiego. Znaczy, jeżeli chodzi o badania w Starogardzie, to zdarzały się przyinwestycyjne nadzory, ale niestety takich regularnych nie udało się. Jedno to jest bezpośrednio przy ratuszu, a Ja wiem, że tam też badania... Tak, tam, bo tam z tego co wiem, to któraś z firm archeologicznych wygrała przetarg, także oni wtedy prowadzą badania. Słucham. Badania dotyczące Swarożyny i autostrady w Swarożynie. Są. Tego muzeum prowadziło archeologiczne. W Swarożynie, tak, tylko chyba na razie.
Oj, badania autostradowe to jest w ogóle bardzo szeroki temat, bo to są też badania, które w dość mocny sposób pchnęły wiedzę dotyczącą tych okresów najdawniejszych, nie tylko związanych z Polską. To był ten moment, kiedy też zaczęła się rodzić ta archeologia inwestycyjna i zanim weszła budowa, trzeba było przeprowadzić badania. Także tutaj a propos Swarożyna, w tej chwili nie odpowiem na to pytanie. Natomiast to znaczy problem w internecie są dostępne sprawozdania autostrad. Natomiast krótkie... I powinny być jak co informacje na ten temat, przynajmniej takie... I w internecie wpisać po prostu badania autostradowe. Narodowy Instytut Dziedzictwa ma taką zakładkę. Przy czym, jeżeli chodzi o Swarożyn, to jeszcze chyba pojedyncze informacje znajdują się w takich publikacjach pokonferencyjnych. To się nazywa Konferencja Pomorzoznawcza. I po nich zwykle tego typu rzeczy są wydawane. Przy czym to nie są takie pełne opracowania stanowisk, ale zwykle takie pierwsze informacje, jaka jest chronologia stanowiska, mniej więcej ile źródeł pozyskano, jaki miały charakter. I jeśli dobrze pamiętam, to na którejś sesji pomorzoznawczych rejon Swarożyna był pokazywany. Tak. Więc teoretycznie powinno być. To jest taka duża konferencja, ta konferencja pomorzoznawcza, która się na terenie tutaj Pomorza w różnych miejscach odbywa co 2 lata. To jest w sumie taki ogólny zjazd archeologów związanych z terenami Pomorza. Większość osób prezentuje tam swoje badania, także badania związane z inwestycjami. To jest też taka konferencja, która ma na celu przede wszystkim przekazywanie informacji również w środowisku naukowym dotyczących właśnie terenów Pomorza. Także jeżeli chodzi o jakieś takie wiadomości, myślę, że też jak to warto zajrzeć właśnie do tych tomów pokonferencyjnych, po konferencjach pomorzoznawczych. Nie wiem, czy w internecie tak troszeczkę nie, z tym jest różnie problem. Jest. Niektórzy z badaczy ewentualnie zamieszczają na profilach na Akademia Edu. No tam też można znaleźć dużo artykułów profesjonalistów dotyczących właśnie badań, szeroko badań archeologicznych. Gdyby ktoś miał ochotę. Wiem, że w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku czytelnia jak najbardziej jest dostępna, także w Instytucie Archeologii i Etnologii, tam w którym my jesteśmy związani, również jest możliwość. Tym bardziej, że osoba z zewnątrz też może wejść, tylko tyle, że po prostu nie może wypożyczyć, a musi skorzystać na miejscu, ale jak najbardziej te źródła są dostępne. Tak. Także jak co, to też zachęcamy. No a przede wszystkim myślę, że portal Akademia Edu. Wystarczy, można się połączyć zdalnie, pracować z konta z Facebooka, jeżeli ktoś ma, czy normalnie się zalogować i specjaliści z całego świata po prostu tam umieszczają swoje artykuły. Tak, a skala znalezisk niestety jest tak duża, że większość badaczy nie nadąża z publikowaniem wszystkiego. I to jest też ten problem, że bywa, że istnieją nawet świetne stanowiska, które nie posiadają literatury. Mają sprawozdanie, zwykle ta informacja jest u konserwatora zabytków, natomiast nie jest dostępna dla szerszego grona. Niestety tutaj to też czas i pieniądze. Także może wszyscy chcą coś wykopywać, a nikt nie chce tego. Nie, jest co innego. Jest nas już po prostu trochę za mało do tego wszystkiego. Zwłaszcza w przypadku autostrad. Mam pytanie, a da się jakoś dostać do tych sprawozdań, czy one są całkowicie zamknięte? Nie, teoretycznie można uzyskać pozwolenie na wgląd do tych sprawozdań. To zwykle trzeba złożyć pismo o pozwolenie i po prostu u konserwatora zabytków można uzyskać wgląd. Przy czym dobrze jest mieć uzasadnienie, czyli powiedzmy pisanie jakiejś pracy i tym podobne, bo też chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, powiedzmy, związanej z niszczeniem stanowisk archeologicznych, a tego niestety mamy bardzo dużo w tej chwili. To też budzi niestety troszeczkę takie kontrowersje i stąd ta informacja też jest troszeczkę hamowana. Z obawy o stan stanowisk, które nigdy nie zostały przebadane do końca. No tak, no fajnie, tylko szkoda, żeśmy się spóźnili. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma pytań, to ja w imieniu organizatorów bardzo chciałem Wam podziękować za to wystąpienie, Państwu za przybycie.